Dobry wieczór, 21.00, kolejna audycja. Oczywiście dziś wieczorem będziemy rozmawiać z kolejnym gościem, z osobą, która będzie organizowała pierwszy festiwal, czyli pan Piotr Dziża, dziennikarz, redaktor naczelny Tarnowskiego Obywatelskiego Portalu Internetowego internet.pl, organizator pierwszego festiwalu niepodległości. Już momencik, właśnie będziemy starać się połączyć z panem Piotrem. I w ten oto sposób. Witam serdecznie, panie Piotrze. Dobry wieczór, witam serdecznie. Właśnie tak przedstawiłem pana jako organizatora pierwszego festiwalu niepodległości Tak. w Tarnowie. I teraz pytanie, skąd zrodził się pomysł na Festiwal Niepodległości i dlaczego taki festiwal jest robiony akurat w Tarnowie, a na przykład nie u mnie w Koninie? No tak. No, kilka jest powodów. Prozaiczny, no, ja jestem z Tarnowa i grupa osób, której chciało się zrealizować takie przedsięwzięcie, również to Tarnowianie czy mieszkańcy okolic Tarnowa. No ale jest to rzeczywiście trochę jakaś głębsza prawda, która za tym stoi. Mam nadzieję, że prawda, chociaż to się też pewnie jeszcze może zmienić. Tak jak zmieniło się właśnie kilka lat temu, bo myśmy jako Tarnowianie też żyli w błogiej nieświadomości faktów, które no już dzisiaj 94 lata wcześniej się wydarzyły, a wtedy oczywiście był ten odcinek czasu trochę mniejszy. Chodzi o to, że Tarnów posługuje się od tych kilku lat takim hasłem promocyjnym Tarnów pierwsze niepodległe. Wierzymy w Tarnowie i mamy za sobą również naukowców, którzy to potwierdzają, historyków, badaczy, że to Tarnowianie, pierwsi zrzucili jarzmo zaborcze w listopadzie, znaczy w październiku 1918 roku. Chodzi o tę datę 30 października, o którą toczymy takie trochę oczywiście sympatyczne boje z Cieszynem i Zakopanem, bo tego dnia również w tych miastach mieszkańcy tych ośrodków wystosowali takie oficjalne deklaracje niepodległości, tylko że tylko w Tarnowie tego dnia w sukurs za tą deklaracją poszły też działania. To znaczy myśmy po prostu tych Austriaków rozbroili. Ja mówię my, ale to oczywiście nasi przodkowie zrobili. Odwołuję się tylko, prawda, do tej takiej narodowej, lokalnej spuścizny. Rozbroili już w nocy Tarnów był w rękach polskich. Rano tylko o starostwie CK, starostwie zakomunikowano urzędnikom austriackim, że oto to już jest polskie miasto. Także To się dokonało trochę wcześniej niż w Krakowie, trochę wcześniej niż w Cieszynie, trochę wcześniej niż w Zakopanem. czyli już wiemy, jak to się robi, jakby co. Po prostu któregoś pięknego poniedziałku, proszę państwa, co niektórzy urzędnicy usłyszą, że wracamy do normalności, proszę państwa. Kiedyś tak będzie. No właśnie, mam taką nadzieję. Czy odczuwa pan deficyt tego typu wydarzeń, które przypominałyby o naszej kulturze, tożsamości, walce o niepodległość? Czy? To znaczy, takich wydarzeń oczywiście ja obserwuję mnóstwo, ale to ze względu i na te obowiązki zawodowe i trochę na zainteresowania. Natomiast oczywiście mówię o skali całego kraju. No właśnie. Natomiast lokalnie, no to oczywiście my staramy się, bo festiwal organizowany jest przez taki byt, który powołaliśmy do życia początkiem roku, nazywa się Obywatelskie Porozumienie Osób i Organizacji na Rzecz Tradycji i Niepodległości. Nic w tej długiej nazwie nie jest przypadkiem.
użyte, bo to rzeczywiście jest porozumienie i organizacji, i niezrzeszonych do tej pory w różnych jakichś tam stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych osób, które no, długo tam decydowały się, negocjowały powiedzmy akt deklaracji. Zawiązały takie porozumienie, które jest przede wszystkim płaszczyzną, nie jest, ono nie zastępuje działań żadnych stowarzyszeń, ma stanowić tylko taką płaszczyznę współpracy, porozumiewania się. I właśnie ten festiwal organizowany jako taka kulminacja tego procesu budowy tego bytu jest tak naprawdę zespołem różnych imprez organizowanych przez różne stowarzyszenia czy też różne grupy obywateli. Ja króciutko mogę, spróbuję bardzo krótko przedstawić program tego No właśnie, jakie wydarzenia, bo to już zaczyna się już w sobotę. to będzie 5 dni, tak? 5 dni, tak, przez pięć Jakie? dni, a nawet dłużej, ale to za Proszę chwileczkę bardzo. jeszcze na ten temat powiem. Zaczynamy już 27 października od już czwartej edycji, bo włączamy również w ten program pierwszego festiwalu imprezy, które już mają trochę dłuższą tradycję. Myślę o takiej grze terenowej, którą tutaj pasjonaci i najnowszej historii, rekonstruktorzy i nauczyciele historii ze swoimi uczniami organizują. To jest gra terenowa pod nazwą Tarnów 46. Od kilku lat taka gra terenowa na ulicach miasta jest rozgrywana. W tym roku z rekordową ilością 100 uczestników, którzy wcielą się w rolę jakichś tam ubeków, NKWD-zistów, również Wow. oczywiście bohaterów podziemia niepodległościowego po 1945 roku. I to, jak mówię, pierwsza impreza już w sobotę na ulicach Tarnowa. A taki blok skumulowany imprez inauguracyjnych zaplanowaliśmy w niedzielę w Tarnowskim Teatrze imienia Ludwika Solskiego. Tam już od 10 trwać będą takie mini targi wydawnictw niepodległościowych. Wydawane, znaczy, my mówimy to mini, ale one wcale nie będą takie małe. Nawet mimo tego, że niestety ta data 28 października zderzyła się tutaj po sąsiedzku z innymi targami książki w Krakowie i niestety ukradła nam kilka wydawnictw, które zamierzaliśmy zaprosić lub zapraszaliśmy, ale z różnych względów no nie będą w stanie się bilokować, prawda? Być i w Krakowie, i w Tarnowie w Nie tym mogą samym się czasie. rozdwoić. Tak. O godzinie 12 punktualnie w południe zaprezentujemy w ramach tego cyklu na małej scenie teatru spektakl Wyklęci, już znany, bo już Tomasz Żak i Teatr Nie Teraz, z którym zresztą też od kilku lat jestem związany, jeżdżą po kraju. Premierę ten spektakl miał nie bez kozery w areszcie śledczym na Mokotowie. Nie będę, rozumiem, że jesteśmy w takim gronie, że nie muszę Oczywiście. tłumaczyć jakby dlaczego akurat tam spektakl o żołnierzach wyklętych, bo to jest oczywiście to i temat, i bohaterowie tego spektaklu, dlaczego tam akurat premierę zaplanował reżyser tego spektaklu no i autor, powiedzmy, koncepcji Tomek Żak. Po spektaklu, z taką półgodzinną przerwą, chwilę oddychamy i rozpoczynamy debatę z udziałem no, głównie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też innych zaproszonych gości. Debatę nazwaliśmy sobie Niepodległość, ewolucja pojęcia i jego percepcja. Mamy się w czasie 2,5 godziny, bo tyle sobie przewidzieliśmy, sporo czasu, zastanowić nad definicją niepodległości, bo to no, świętujemy coś, co jakby na początku warto byłoby ustalić, czym jest, prawda? Czym Czy jest, po co jest, czym czym było, było, o czym co jest. walczono? Bo dlatego jest ta ewolucja, prawda? Bo na naszych oczach
rozumienie tego pojęcia, przynajmniej tak mi się wydaje, zmienia się. Dzisiaj w strukturach Unii Europejskiej w sposób szczególny. No i na ten temat chcielibyśmy porozmawiać. Zaprosiliśmy do tej debaty pana profesora Andrzeja Chwalbę, znanego historyka, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zaprosiliśmy również dwóch profesorów, politologów z jakby różnym zacięciem, ale również aktywnych dzisiaj polityków, pana profesora Krzysztofa Szczerskiego i profesora Włodzimierza Bernackiego, posła zresztą z ziemi tarnowskiej. Jak mówię, króciutko, więc dochodzimy do takiego punktu kulminacyjnego tego dnia pierwszego, czyli do wielkiego koncertu bardów. Zaprosiliśmy Właśnie, goście. do koncertu, który no, w ostatnich dniach tak się zdarzyło. Dedykujemy świętej pamięci już Przemysławowi Gintrowskiemu. Zaprosiliśmy Jana Pietrzaka, zaprosiliśmy Andrzeja Kołakowskiego, zaprosiliśmy Lecha Makowieckiego, zaprosiliśmy Dawida Hallmana i takiego tarnowskiego barda, laureata też już wielu festiwali piosenki literackiej, Tomka Lewandowskiego, zresztą też kiedyś aktora Teatru Nie Teraz, który z Tarnowa się wywodzi. I króciutko już o innych imprezach, bo już mogę rzeczywiście trochę szybciej poopowiadać o kolejnych 3 dniach tej naszej imprezy. Przez kolejne 3 dni, 29, 30, 31 października, od poniedziałku do środy, w Kinie Marzenie organizujemy przegląd dokumentu historycznego. Nazwaliśmy sobie ten przegląd Zabrana, Odbita, Zadana. Znowu nie muszę tłumaczyć, każda z tych fraz tytułu ma swoje uzasadnienie. W podtytule Najnowsza historia niepodległości i wybraliśmy 9 dokumentów traktujących o najnowszej historii naszego kraju, a nawet nie tylko naszego kraju, szczególnie w pierwszym dniu. Bo ten pierwszy dzień poświęcamy właśnie analizie, jak się niepodległość traci, czyli powiedzmy o warunkach jakichś takich geopolitycznych, o tłu międzynarodowym wydarzeń, które na przykład tuż przed wybuchem II wojny światowej i w trakcie II wojny światowej, również po niej, no spowodowały, że tę niepodległość na wiele dziesięcioleci utraciliśmy znów. Nie będę mówił, jakie filmy, bo to będzie można sobie na stronie internetowej Oczywiście. znaleźć, jak mówię, chcę już króciutko. Kolejny dzień tego festiwalu natomiast chcemy poświęcić na jakby przeanalizowanie, czy takie jakby zatrzymanie się nad kilkoma postaciami. Albo kilkoma postawami niepodległościowymi. No i rozpoczynamy od ikony, wydaje mi się, być może największego bohatera narodowego, jakiego mamy, wciąż niedocenionej postaci rotmistrza Pileckiego, ale też 2 filmy chcemy poświęcić w związku z tym, że adresujemy ten nasz przegląd przede wszystkim do młodzieży. 1000 prawie uczniów szkół średnich z Tarnowa już potwierdziło swoją obecność, bo oczywiście rozreklamowaliśmy wcześniej ten przegląd. Mamy nadkomplet, nawet nie wiem, jak sobie Oni poradzimy. przychodzą indywidualnie, nie jakoś zbiorowo. No przychodzą zbiorowo, to jest w godzinach niestety od 11 do 14. Czyli w godzinach, bo tak nam kino niestety tylko zaproponowało tylko takie godziny na możliwość przeprowadzenia, ale to nie ma. To bardzo ważne, że przede wszystkim przyjdą. No mam nadzieję, że Coś dotrzą. przyjdą i że nie uciekną po pierwszych seansach, Mam wrażenie. bo są przewidziane oczywiście każdego dnia 3.
Trzeci natomiast dzień tego przeglądu chcemy poświęcić no, takim swoistym smoleńskim zaduszkom, żeby się zastanowić nad tym, co polska niepodległość, polskie państwo utraciło 10 kwietnia 2010 roku. Rzecz, która no, często w zgiełku takich różnych politycznych wydarzeń umyka również młodym ludziom, którzy jakby pod tym hasłem rozumieją no, zdecydowanie mniej niż według nas powinni. Znaczy, zapominają po prostu o tych 96 przedstawicielach no, elity państwa polskiego. No, według nas, jako organizatorów, zdecydowanie trudniej nam będzie i bronić tej niepodległości, i która być może jest ułomna, ale chyba jest wciąż jeszcze nam jakoś tutaj dana. Będzie nam po prostu zdecydowanie trudniej po 10 kwietnia i bez tych 96 ważnych postaci. Kilka jeszcze innych imprez towarzyszących w ramach festiwalu przewidzieliśmy, ale to może na samym końcu również odniesienie do Marszu Niepodległości tego warszawskiego. Ale to jak mówię, zakończę może tym akcentem. Chcę powiedzieć jeszcze, że organizujemy swój Marsz Niepodległości, zanim dojdę No właśnie. do odniesienia warszawskiego. Swój Marsz Niepodległości 30 października, czyli w tej historycznej dacie, kiedy to Tarnów odzyskiwał swoją niepodległość. Mszę świętą w intencji ojczyzny odprawi biskup ordynariusz ksiądz Andrzej Jerzy, który zresztą objął honorowy patron nad naszym przedsięwzięciem, nad wszystkimi jego składnikami. No i około 19:15 wieczorem, właśnie wtedy, kiedy Tarnowianie rozpoczynali rozbrajanie Austriaków na ulicach miasta, chcemy przejść historyczną zresztą trasą, ulicą Krakowską, Placem Kazimierza, przez Rynek, ulicę Rybną, Wałową, pod grób nieznanego żołnierza, gdzie marsz się zakończy, gdzie zostanie rozwiązany. No i teraz to odniesienie do tej imprezy, która pod tym samym hasłem, czyli Marsz Niepodległości, już przecież od lat odbywa się w Warszawie. Otóż 29 października chcemy pokazać i zastanowić się tutaj nad wszystkimi, którzy zechcą przyjść na takie spotkanie. Chcemy pokazać film Niepodlegli Agnieszki Piwar wszystkim, pewno, którzy nas teraz widzą i słuchają, znany. I później pozastanawiać się chwilę nad, że tak powiem, tym, co zobaczymy. Prawdopodobnie uczynimy to razem z panem Pawłem Znykiem, takim psychologiem tutaj też z innej części Małopolski, który napisał kilka książek, które no, demaskują manipulacje w mediach, te współczesnych polskich mediach, głównie w telewizji rozpoczynającej się na T, a kończącej na N. Także przy tej okazji tego filmu też chcemy jakby no, pokazać, że o tą niepodległość wciąż musimy się dopominać, mimo że teoretycznie żyjemy w niepodległym kraju. Tak, z tego, co pan mówi, no niby festiwal, niby pierwszy festiwal, ale tyle dni, tyle wydarzeń, że nawet pytanie, które miałem przygotowane, które wydarzenie najbardziej by pan polecał, no tu nawet nie ma co polecać, trzeba tam po prostu być, trzeba po prostu to zobaczyć i stwierdzić, że najważniejsze byłoby, żeby usiąść, być, ewentualnie uczestniczyć w formie dyskusji, tak? I to jest bardzo ważne. Oczywiście, no, znaczy, festiwal tak jakoś zaplanowany
planowaliśmy, żeby nie tylko jakby pooglądać, posłuchać, pobyć ze sobą, choć to wszystko jest bardzo ważne, oczywiście, bo trzeba się integrować wokół tych najważniejszych wartości. Ale przede wszystkim jakoś rzeczywiście z refleksją podejść do tematów, które trochę ludziom chcemy zadać. Znaczy to nie chcemy, żeby to był łatwy, przyjemny festiwal, taki, prawda, jak to festiwale bywają, Tak prawda? właśnie. To jest ogromne wyzwanie. Czy ktoś wam w tym pomagał? Jak to wszystko przygotowaliście? No oczywiście, że musiałbym zacząć jakby wymieniać tutaj listę osób i pewno bym zapomniał, więc wolę powiedzieć, że oczywiście to nie sposób jest Oczywiście. zorganizować takie przedsięwzięcie w pojedynkę Czy na portalu będziemy mogli przeczytać? i oczywiście, Także że tak, proszę Państwa, polecam portal in. Ale to jeszcze nie teraz, dlatego Jeszcze że nie akurat no teraz. niestety Dobrze. festiwal mnie, że tak powiem, i tutaj redakcję na tyle pochłonął, że nie byliśmy w stanie zakończyć pewnych prac technicznych na samym Znam portalu, ten natomiast zapraszam ból. na stronę festiwalu, na festiwal internet.pl i tam oczywiście będą te wszystkie informacje, Informacje będą. relacje, tak dalej. Pewnie wcześniej niż zakończymy pracę techniczną nad nowym silnikiem, tam zmianą layoutu i tak dalej. No, myśmy się zdecydowali na trochę inną formułę niż na przykład teraz Fronda. Przez tydzień, prawda, niedostępna praktycznie, no, żyjąc ze skromnych środków jakichś tam i niewielkich reklam, no, nie byliśmy w stanie wyłączyć portalu zupełnie i działamy sobie tak. No. Niestety musieliśmy zatrzymać pewne procesy techniczne, angażując się w tym momencie, no bez reszty praktycznie festiwal, bo to To jest jest ciężka praca, dużo tak, rzeczy do no zadanie, wykonania, które dużo no w spotkań, zadań. ostatnich dniach to w zasadzie śpimy po parę godzin, żeby, że tak powiem, tutaj wszystkie te elementy jakoś ze sobą połączyć, pogodzić. No bardzo ważnym jest, o wielu aspektach organizacji można mówić, ale to coś, co mnie no, niezwykle cieszy, to jest udział młodych ludzi, którzy przychodzą, sami się pytają. Ja trochę pamiętam, jak nie wiem, tam 89 rok, prawda, kiedy tam przychodziłem, nie wiem, do biura Komitetu Obywatelskiego, brało się jakieś ulotki, prawda, Czuło czy się, mogę że coś się pomóc. zmienia. To było I tak tak jak dalej. teraz. Więc trochę z takiej, oczywiście nie przesadzałbym, ale trochę z takiej atmosfery jakby takiego pospolitego ruszenia tutaj w tym środowisku, bo to jest to 20 w sumie organizacji różnych, które są członkami, sygnatariuszami tego naszego porozumienia i które, no każda oczywiście, jedne w większym, drugie trochę mniejszym stopniu angażują się w przygotowanie tych wszystkich imprez. Ja tylko w przypadku chyba rzeczywiście tam tej pierwszej imprezy wymieniłem bezpośredniego organizatora. W przypadku tych kolejnych, no to już w zasadzie może jeszcze Marsz Niepodległości, gdzie udział tutaj Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Koliber jest zdecydowanie większy, ale w przypadku pozostałych imprez, no trudno wskazać, która akurat z organizacji, która z osób, że tak powiem, tu się bardziej przyczynia. To jest naprawdę zespół, no, powiedziałbym, kilkudziesięciu już chyba osób. Zaczynaliśmy oczywiście od dwóch, trzech, prawda, które ciągnęły przez długie tygodnie ten pomysł. Ale dzisiaj to jest naprawdę duża grupa ludzi. Właśnie dzisiaj jakby tam porozpisywaliśmy wolontaryjnie zadania no się okazało, że tam jest no, kilkadziesiąt nazwisk już w tym momencie osób, które chciały po prostu choćby przez godzinę, półtorej podyżurować, nie wiem, gdzieś tam przy stoliku organizatorów, na przykład przy targach, czy gdzieś tam roznosić ulotki jeszcze na przykład informacyjne, bo chcemy no, jak największą ilość Tarnowian zaprosić do teatru tego dnia podczas tych imprez inauguracyjnych. Tam się będzie wiele rzeczy działo, o których nawet nie powiedziałem, ale które też trochę traktujemy jako niespodzianki dla ludzi, którzy przybędą i którzy będą chcieli z nami trochę poświętować i, jak mówię, trochę się zadumać. Czyli
tak jak mówiłem, jest potrzeba, żeby coś takiego organizować. Ludzie potrzebują też konkretów, tak? Dosyć już tej papki w tych różnych, najróżniejszych telewizjach trzyliterowych i to jest właśnie przykład, że garną się do organizacji. Ja przy okazji bardzo wielu ludzi młodych, sam wiem z doświadczenia, że pytają na przykład o Marsz Niepodległości, jak jedziemy, kiedy jedziemy. I tutaj pytanie kolejne, czy Tarnów szykuje się na wyjazd No na aż, marsz do Warszawy? no, powiedziałem o jednym aspekcie, tym takim bezpośrednio związanym z festiwalem, ale no, to jest też na przykład jedna z przyczyn, że dlaczego organizujemy swój Festiwal Niepodległości trochę wcześniej niż 11 listopada. No, są te względy historyczne, o których powiedziałem, no ale jest też taki praktyczny, prawda? No, będziemy mieli czas, żeby się w Warszawie pojawić 11 listopada. Przynajmniej wiele z osób, które organizują festiwal takim. No właśnie, Tak. powiedzmy, Tak. dlaczego uważacie, że koniecznie trzeba przyjechać do Warszawy tyle kilometrów na ten marsz? Niestety nie dosłyszałem początku pytania. Dlaczego uważacie, że koniecznie trzeba pojechać tyle kilometrów do Warszawy na marsz? No, znowu no, odpowiedź jest oczywista dla mnie. Od tych paru lat jest to oczywista, chociaż pierwszy raz się pojawię. Do tej pory oglądałem to w telewizji, bo w tamtym roku jeszcze organizowaliśmy swój ten pierwszy Marsz Niepodległości. Organizowaliśmy akurat 11 listopada, to też doświadczenie, prawda? No dlaczego mamy świętować tak jak inni, jeszcze jakby odbierając sobie szansę na przykład pojawienia się w Krakowie czy w Warszawie, czy gdzieś wzbogacenia tego tłumu ludzi, którzy no, mają większe szanse na przebicie się, prawda, również w mediach, chociaż no, jak doświadczenie uczy ostatniego roku, też to z tym różnie bywa. Oj tak. W każdym razie no, wymyśliliśmy sobie, że tego 30 października to jest zdecydowanie lepsza data dla nas, zwalniająca nas jakby z obowiązku również bycia w Tarnowie 11 listopada. No i ten czas możemy spożytkować na wyjazd. Głównie tutaj kibice tarnowscy, bo oni podjęli to kolejne Stowarzyszenie Wierni, które też jest tam, jego członkowie są też sygnatariuszami porozumienia. Organizują rzeczywiście ten wyjazd. No, wiadomo, że pewnie w tym autobusie jednym, dwóch, trzech, no zobaczymy. Będziemy oczywiście promować również podczas festiwalu wyjazd 11 listopada do Tarnowa. Także trudno mi dzisiaj powiedzieć, prawda, i deklarować, jaka to będzie liczba. Mam nadzieję, że nie mniejsza niż ostatnia impreza wyjazdowa, czyli Marsz Obudź się Polsko, gdzie z Tarnowa, nie wiem, pojechało 10-12 autobusów. Chyba taka ilość, biorąc pod uwagę, powiedzmy, tę ilość organizacji, które się w to włączyły. Aby tak było, liczę wręcz na to. I wracając właśnie do hasła, bo tegoroczne hasło Marszu Niepodległości to odzyskajmy Polskę. Jak właśnie, jak to rozumiecie, jak to pan rozumie? Znaczy, oczywiście jadąc na marsz, to idąc na marsz niepodległości, przypuszczam, że bardziej zawsze ktoś się tam bardziej skupia na tym, na tej nazwie podstawowej, prawda, a nie na tym takim motcie, które Tak. gdzieś tam towarzyszy, to pewnie taka refleksja przyjdzie w trakcie maszerowania tymi ulicami. Ale tak jak na gorąco sobie myślę, jak ja to rozumiem, bo przecież nie mogę też się wypowiadać w imieniu wszystkich, to pierwsze skojarzenie, jakie mi przychodzi do głowy, no coś, co na przykład ugruntowało moją decyzję, że ja na pewno muszę być 11 listopada w Warszawie, no to jest ta chucpa, którą urządza Kancelaria Prezydenta.
Ja nie wiem, jak wygląda, bo szczerze mówiąc, jestem jakby tak rzeczywiście pochłonięty w ostatnich dniach tą organizacją tego Że naszego. nie ogląda pan telewizji. Nie wiem, jak to wygląda na bieżąco, no, ale nie sądzę, żeby się prezydent wycofał Ojej. z forsowania tego projektu. No ale to jest, no powiedzmy, najdelikatniej mówiąc, nieeleganckie zachowanie, nieeleganckie względem osób, które przecież od lat organizują marsz, taka próba przejęcia, prawda, i tak dalej. Więc jak myślę, odzyskajmy Polskę, to odzyskajmy ją właśnie w takim wymiarze, no. Odzyskajmy nawet te swoje ulice, albo zatrzymajmy przynajmniej to, co było naszym dorobkiem do tego momentu. Odzyskajmy ilością. Musimy oddawać właśnie walkowerem jakichś różnych inicjatyw i tak dalej. Ja nie mam nic przeciwko temu, ale bardzo nie mam nic przeciwko oczywiście jakby idei marszu prezydenckiego jako takiego. Niech sobie idzie. Ale mógłby rzeczywiście to nie wiem, okazji, nie wiem, Konstytucji 3 maja. Marsz Niepodległości już jest, no. Jest od tylu lat organizowany, w tamtym roku gigantycznie obszczekany i jak mówię, mi jest bliska Rafała Ziemkiewicza stosunek bliski do tego, do tej co rzeczywistości. pan prezydent chce uczynić i co pewnie zrobi. To znaczy, to jest oczywiście prezydent mojego państwa, ale to nie jest mój prezydent, więc szanując go jako urzędnika, oddając mu honor, no ja nie mógłbym pójść z nim w marszu, który no, w sposób ewidentny jest robiony jakby trochę na złość organizatorom Marszu Niepodległości i trochę jakby odbierając uczestników. Pewno jakoś tam niektórzy dadzą się, mam nadzieję, że niewielkie to będą ilości osób, ale pewnie niektórzy dadzą się jakoś tam zmanipulować. To powiem szczerze, tak sobie myślałem, no mogliby o godzinie 7 rano pójść jak do pracy i tak przez 1,5 godziny pospacerować jak na spacerniaku, oby kiedyś spacerowali i to wszystko. No ale cóż, właśnie tutaj, jeżeli chodzi o Marsz Niepodległości, odzyskać Polskę ilościowo. Myślę, że tak wielu nas będzie, że tutaj po prostu potraktujemy ich jako plankton. I tyle. Mam nadzieję, że tak to będzie i chciałbym. Taką jeszcze... samą mam nadzieję, taką samą mam nadzieję. Zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej Tarmowian się pojawiło. Zobaczymy, ile inne energii po festiwalu zostanie. To jest jeszcze jest kilkanaście dni, prawda, między tymi naszymi wydarzeniami a tym, co pada, że mam nadzieję, że te akumulatory się naładują i że mimo niedzieli, bo akurat przecież 11 listopada w tym roku wypada, w niedzielę rzeczywiście tłumy powędrują ulicami Warszawy, w tym naszym marszu. Właśnie, też tak myślę i głęboko w to wierzę. Wracając do kwestii dziennikarstwa, ciężko się pracuje jako dziennikarz w takich właśnie w lokalnych terenach. No to jest temat rzeka. Pewnie, że ciężko, jak każdy powie, no ale dziennikarz ogólnopolski powie, a też mu jest ciężko, prawda? Jest to oczywiście specyfika. Ja starałem się dwa zdania podczas Majowego Kongresu Mediów Niezależnych na ten temat powiedzieć, jakoś tam zainteresować kolegów, ponieważ no, ta perspektywa Warszawy, centrum dominuje, jakby też trochę obraz dziennikarstwa, jego problemów w Polsce, a nie wiem, no,
pewnie tych lokalnych dziennikarzy jest zdecydowanie więcej. Oni mają nieco inne problemy. Czasami to są problemy jakby arebur tego, co jest na co dzień problemem Polaków. Dlatego, że no czasami tutaj na przykład lokalnie my organizujemy marsz i jesteśmy mieszkańcami regionu, który jest nawet jakby w sensie takim politycznym, geopolitycznym trochę odmienny od na przykład centrum kraju czy jego zachodnich rubieży. No i to się również oczywiście w wyborach samorządowych odkłada. No, powiedzmy, tutaj w większości wypadków lokalnie rządzi Prawo i Sprawiedliwość z jakimiś tam z różnymi lokalnymi ugrupowaniami, a nie odwrotnie, prawda? No, biorąc pod uwagę, że te wyniki się przekładają na tego typu rozwiązania, to tak jest. No i czasami to jest tak, że problemy, które obserwujemy na co dzień z politykami działającymi w skali kraju, są odwrotnością sceny politycznej tutaj, tej lokalnej. To znaczy, no, Takie. krótko mówiąc, często zapominamy o tym, że władza niestety często uderza do głowy wbrew temu, jaką się legitymację partyjną nosi w kieszeni. Tak, tutaj muszę potwierdzić, bo też we własnym mieście staram się obserwować. Co prawda, ja mam bardzo czerwoniaste miasteczko i no Przy ale. czym ja akurat osobiście nie mam takich problemów, natomiast słyszę i widzę i działam w środowisku dziennikarskim, w którym po prostu rozumiem, że tego typu rzeczy się zdarzają. Ja mam akurat odwrotne, bo akurat Tarnów jest enklawą takiej rzeczywistości prawicowej, w sensie takim politycznym, jeżeli chodzi o samorząd. Tutaj akurat rządzi koalicja, no powiedzmy, jak taki silejącej się na pragmatyzm, silącego się na pragmatyzm środowiska związanego z prezydentem, teoretycznie politycznym, ale poparty z Platformę Obywatelską. No i dzisiaj oczywiście prezydent działa w koalicji z PO, z różnymi tam problemami, które ma z tego powodu, no ale z tej koalicji zrezygnować nie może. No ja obserwuję zupełnie innego rodzaju rzeczywistość, ale zdaję sobie sprawę z tego, wyjeżdżając choćby na chwilę gdzieś, nie wiem, do Dąbrowy Tarnowskiej, czy gdzieś tutaj, powiedzmy, nie wiem, Ciężkowic, nie wiem, Bochni, prawda, że jakby problemy, które widzę w telewizji, prawda, i mające, no, noszące ze sobą na przykład szyld Platformy Obywatelskiej, no tutaj są oczywiście nie w tej skali, ale problemami związanymi z innymi ugrupowaniami politycznymi, a tak naprawdę z ludźmi, no, bo bądźmy Oczywiście. szczerzy. Tutaj kwestia 11 listopada wyjazdu do Warszawy będzie o tyle atrakcyjna jeszcze w pana przypadku i wielu pana kolegów z redakcji, że będzie porównanie na drugi dzień w tej 3-litrowej telewizji, porównanie z tym, co powiedzą, co pokażą, a z tym, co pan zobaczy, usłyszy i odczuje. Tutaj właśnie. Jeżeli chodzi o kwestie dziennikarstwa, taka podstawowa różnica, tak mi No, się wydaje. Czyli. mimo wszystko jestem osobą bardzo optymistycznie nastawioną do świata, chociaż no, czy to jest ten optymizm taki, optymizm realisty, ale mam nadzieję, że jednak mimo wszystko to, co wydarzyło się po 11 listopada ubiegłego roku,
Znaczy, że po prostu taka sytuacja w mediach się nie powtórzy. Że to jest, znaczy, no jakoś mi się w głowie nie mieści, że można byłoby kolejny raz wejść do tej samej rzeki i udawać, że no tak, no przecież to jest obiektywna relacja pokazująca rzeczywiście to, co ma miejsce, no przecież puszczamy rzeczy na żywo. Więc no wydaje mi się, że naprawdę tym razem będzie trochę inaczej. No, obym się nie mylił. Ja też mam taką nadzieję, ale no, zobaczymy, jak to będzie. Czy jadąc będziecie starać się nagrywać własny No materiał, oczywiście. ewentualnie robić Oczywiście, że tak. zdjęcie? No, no tak, tak jasne. No to wydaje mi się, że jakby sygnał ubiegłoroczny jest jeden na Właśnie. żywo tutaj. Ja mogę mieć wiarę i optymizm, natomiast oczywiście trzeba jechać. Tak jak no, no staram się po prostu w tym momencie już rzeczywiście te 11 listopada 2011 roku było taką kolejną cezurą. Boże, ileż takich cezur mamy w ostatnich latach, ale to faktycznie jakoś takiego przyspieszenia nabrało, bo ja przypuszczam, że nawet te marsze w obronie telewizji Trwam, nie, przez, czy te akta, prawda, czy wcześniej, chociaż tu trochę pewno jest jakby inna tutaj struktura organizatorów, to ich sukces wynika właśnie z tego no, to gigantycznego oburzenia. Ludzie już po prostu wydaje mi się, że nie mogli patrzeć dłużej i ci, którzy nawet do tej pory siedzieli gdzieś cicho, mówili, dobra, w porządku, dajmy spokój. Nie, no w sumie nie jest najgorzej. No, nie, faktycznie nie róbmy zamieszania. Wyszli na ulicę. To, co się działo w Warszawie miesiąc temu, no, naprawdę, ja przyjechałem tak zbudowany, jak dawno już nie przyjechałem zbudowany. Czuć w powietrzu to po pierwsze napięcie, oczekiwania na zmiany i siłę. Ja tak odczuwam to, bo rozmawiając bardzo często z osobami gdzieś tam zupełnie, czy w autobusie, czy w pociągu, gdzieś gdzie jestem w podróży, staram się odczuć. Troszeczkę pytań zadać i widać, jakie są emocje. Ja z drugiej strony mam taką nadzieję, że właśnie, róbmy swoje, a powoli, powoli, powoli to wszystko zacznie się zmieniać. Także, panie Piotrze. Ja, tak, bo to jest też ten taki moment, prawda? Jakby tutaj historyczny, czy ten moment, w którym to koło historii jest w takim momencie, właśnie, bo trochę też na przykład nasz festiwal wynika, wydaje mi się, z tego takiego momentu historycznego, że my z takiego, tu z jednej strony bardzo romantycznego, prawda, podejścia do rzeczywistości, a z drugiej takiego właśnie, takiego powiedzmy, klasycznie bagatelizującego rzeczywistość wśród drugiej części społeczności. Przechodzimy czasami wspólnie, bo tu się łączymy, do działań pozytywistycznych. I właśnie, czy Marsz Niepodległości, prawda, który przecież nie jest też imprezą polegającą wyłącznie na tym, że ludzie maszerują. Oj, przepraszam, wyłączyłem się chyba na moment, klikając sobie przez Ja się przypadek. wyłączam. Wyłączają, mówię, więc osoby przecież idą nie tylko w marsz, tylko to jest duże przedsięwzięcie. Ja sobie zdaję sprawę z tego, czym jest ten nasz Festiwal Niepodległości, prawda, na który, no powiedzmy, spodziewamy się tych kilku tysięcy gdzieś gości przez kilka dni, ale jakimś przedsięwzięciem jest idea, która ma przyciągnąć, daj Boże, 100-200 tysięcy ludzi. Przypuszczam, że skala przedsięwzięcia jest o wiele większa. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, dzisiaj rzeczywiście dokonuje się
w społeczeństwie jakaś przemiana. A mówię, znowu nie przeceniałbym tego, znaczy to przypuszczam, znaczy ja się już po prostu przyzwyczaiłem do tego, bo już parę takich, o to, że to już teraz, że to już musi, prawda, nastąpić. Nie, to jest bardzo stopniowy proces, niegwałtowny, ale systematyczny. Systematyczny i ja myślę, że rządzący doskonale sobie zdają sprawę z tego, że jakby nastąpi Że to jakieś nadchodzi. sząknięcie, prawda, to naprawdę jakby potrwa po prostu nie znowu rok, dwa czy trzy, tylko ta władza zostanie odzyskana przez środowiska patriotyczne na zdecydowanie dłuższy okres czasu. I to jest dla mnie nadzieja. Chociaż jednocześnie, jak widzę, co się dzieje z krajem, to wolałbym, żeby tę władzę przejmować dziś, prawda, niż na przykład za 2 lata. No niby tak, tylko też musimy, jak to się mówi, właśnie we własnych środowiskach przygotować to wszystko w ten sposób, żeby 12, na przykład 12, 11 wiedzieć, jakie są kroki, żeby społeczeństwo wiedziało, co ma robić. Ja mam nadzieję, To że jest ten bardzo czas ważne. przede wszystkim zostanie poświęcony na to, ten, który mamy, poświęcony na to, żeby naprawdę dobrać elity. Ja nie bez kozery mówię o tej takiej lokalnej sytuacji, tak, jakby związanej też na przykład z głównym opozycyjnym ugrupowaniem i tymi też takimi frakcyjnymi walkami. No bo to jest też zagrożenie. No, to też jest zagrożenie, które gdzieś tam z tyłu głowy mi kołacze, że cóż z tego, że się na przykład nagle coś okaże, powiedzmy, jeśli do władzy dojdzie oczywiście u samej góry dużo szlachetnych ludzi, ale na dole wiele osób, które jakby po prostu przyjdą i będą twarzami tego nowego układu, nowego systemu. Szybko niestety ludzie się mogą tutaj, przynajmniej lokalnie, odwrócić. Otóż to wszystko musi być przygotowane. No tak jak mówiłem, musimy zacząć lokalnie, ale kształtować społeczeństwo w ten sposób, żeby no, wiedzieli, dlaczego się to zmienia, są gotowi na to, żeby zmienić i wiedzą, co robić My dnia musimy następnego. pilnować polityków. Znaczy, to jest Właśnie. takie na przykład, taki jest cel też porozumienia, że my No jakby właśnie. nie bezpośrednio w żadne działania polityczne się nie angażujemy. Znaczy, takie polityczne sensu, tylko wszystko jest polityką oczywiście, ale to jest taką bieżące, powiedzmy, działania, no bo są różne ugrupowania, różny stosunek do różnych sytuacji. Natomiast to, co nam przyświeca, to jest pilnowanie polityków. No, to, czego na przykład nie mogą robić media. Ja powiedziałem tam o jednym aspekcie, ale nie powiedziałem o drugim. No, media lokalne są biedne. To nie, to nie jest tylko takie sobie sformułowanie. To jest nawet być może za słabe określenie. Dziennikarze lokalni klepią biedę, a w związku z tym są zdecydowanie bardziej podatni na no, sytuacje, Niestety, których się domyślacie Państwo, tak to niż jest, to bywa. na przykład dziennikarze mediów ogólnopolskich, którzy są w stanie sobie rzeczywiście gdzieś ten kawałek jakiejś niezależności, jakiejś takiej przestrzeni, nie wiem, enklawy zagospodarować i ją rozwijać, jakąś ją rozprzestrzeniać. To jest oczywiście dla nas nadzieja, że jak się udaje, powiedzmy, w Warszawie, to być może się uda nam i tak dalej, ale no, co dzień oczywiście przeżywamy problemy takie nadzwykłe. Samo życie. Socjalno-bytowe, które no, nie pozwalają się rozwijać
sposób systematyczny i nie pozwalają jakby w sposób systematyczny też tej niezależności bronić. No chyba, że ktoś jest takim wariatem jak ja, że tam tak, ale przypuszczam, że no ja siebie naprawdę nie określam mianem szaleńca i doskonale wiem, że taka straceńcza formuła działania, w której najważniejsza jest no, najpierw idea, prawda, a potem tam dopiero się zastanawiamy, Czego będę co żył? zrobić. Tak jest, tak. Znam To ten duch. nie jest oczywiście formuła do powtarzania. No. I też mnie oczywiście czasami są takie momenty, że zatrzymuje. No, być może kiedyś, jeżeli to się będzie niestety pogłębiać, to może się zdarzyć i biorę to pod uwagę, że mnie zatrzyma gdzieś przez jakiś dłuższy okres czasu albo na stałe w jakichś takich działaniach. No, ale rzeczywiście nie myślę o jakimś tam uzależnianiu się od kogoś, czy na przykład od jakichś finansów, na przykład patrona, który sobie zażyczy pisania w taki sposób lub robienia jakichś przedsięwzięć na jego modłę, tylko po prostu myślę na przykład o tym, że no, przyjdzie taki moment, że będę musiał wyemigrować. No tak, też tak bywa. Czasami trzeba po prostu popracować, żeby zrobić przerwę miesięczną, popracować, żeby na następne 3 miesiące mieć na prowadzenie portalu. No tak, to jest No na szara rzeczywistość, to znamy. Festiwal, właśnie festiwal. Przypomnijmy, panie Piotrze, zaczynacie już w sobotę, 27. już w sobotę, 27 października. Zaczynamy w Tarnowie. Oczywiście wszyscy są zaproszeni, wszyscy, którzy będą Zapraszamy chcieli przyjechać. serdecznie oczywiście na te wszystkie, znaczy poza tym koncertem Bardów, którego dwie edycje będą o 17 i o 20. Wszystkie inne imprezy są bez, znaczy wstęp na nie jest bezpłatny, wolny, więc no zapraszamy po prostu każdego, kto tylko gdzieś tam w okolicach Tarnowa się pojawi. Mam nadzieję, że będą też tacy, którzy pojawią się specjalnie, ale być może akurat będą przejeżdżać w drodze gdzieś na groby bliskich. Zapraszamy choć na chwilę do Tarnowskiego Teatru, na przykład w niedzielę 28 października, tam już od 10 będziemy działać. Oczywiście. Czyli co, panie Piotrze, widzimy się 11 w Warszawie. Oczywiście widzimy się 11 na ulicach Warszawy. Ja mam nadzieję, że z grupą no, przynajmniej kilkudziesięciu osób z Tarnowa. Oczywiście. Rozmawiałem z panem Piotrem Dziżą, dziennikarzem, redaktorem naczelnym Tarnowskiego Obywatelskiego portalu internetowego internet.pl. Organizatorem pierwszego festiwalu niepodległości w Tarnowie, na który oczywiście zapraszam i zaprasza pan Piotr Dziża. Bardzo serdecznie. Także panie Piotrze, na następną rozmowę zaproszę po Bardzo chętnie oczywiście relacjonuję. 11 listopada. Mam nadzieję, że będziecie nagrywać tą całą wizytę w Warszawie, będziecie nagrywać też festiwal. I będę mógł Oczywiście. tutaj emitować w Ruch Narodowy TV wasz materiał. Liczę na materiały właśnie z waszego festiwalu i na materiały wasze odnośnie Marszu Niepodległości. Tymczasem dziękuję panu bardzo i życzę Bardzo dziękuję. powodzenia. Dziękuję Dobranoc. bardzo. Dobranoc. Naszym gościem był pan Piotr Dziża, dziennikarz, redaktor naczelny portalu internetowego internet.pl. Dlaczego powtarzam cały czas? Bardzo ważna inicjatywa, że w momencie, kiedy są takie trudne czasy, jesień przy okazji, trudno jest uzyskać cokolwiek, jeżeli chodzi o kwestię organizowania takich patriotycznych koncertów. Tutaj przygotowywany jest koncert na kilka dni i z bardzo wieloma aspektami. Nie tylko
festiwal jako festiwal muzyczny, ale też kwestie teatru, kwestie różnych przedstawień kulturalnych i wielu gości, którzy będą. Bardzo ważne, żebyśmy postarali się po pierwsze reklamować, jeżeli jest to możliwe, po drugie informować o tym i pojechać tam. Jest też marsz, który odbędzie się, z tego co dowiedzieliśmy się, 30 października. Przejdzie ulicami Tarnowa 30 października Marsz Niepodległości. Dlaczego? Właśnie o tym mówił pan Piotr Dziża i bardzo ważne, że takie informacje otrzymaliśmy, ponieważ te wszystkie spory, o których mówił pan Piotr, historyczne spory, kto był pierwszy, czy Zakopane, czy Kraków i tak dalej, tutaj nie mają znaczenia w momencie, kiedy po prostu organizujemy Marsz Niepodległości we własnym mieście 30 października. To jest bardzo miłe, bardzo takie ważne, bo to jest podkreślenie historii tego, co było i tego, co jest teraz, że można zorganizować coś, że można się porozumieć ponad różnymi podziałami i działać, tak? Na pewnych zasadach, że zaczynało kilka osób, teraz przystępuje do tego ponad 20-30 osób, organizują wszyscy to razem i powstaje bardzo duży festiwal. Myślę, że jedynka, dwójka, trójka, czwórka i tak to będzie kolejne lata rozwijało się. Bardzo ważne jest to, żeby uczestniczyć i żeby też nasze dzieci i nasi wnukowie, o ile jest to możliwe, pamiętali o tym, żeby tam byli. A wszystkich zapraszam oczywiście 11.11.2012 do Warszawy. Także to by było na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Jutro o godzinie 21.00 następny gość. Już dzisiaj zapraszam. A tymczasem dobranoc i do usłyszenia. Tomasz Godlewski, Ruch Narodowy TV. Dziękuję bardzo.